Kosovo, Afghanistan. È stato ucciso. The loot gave her Paris, France, and the attack carried out by heavily armed rebels. In reaction to that paper depiction of Myślę, że zdjęcia jako medium wizualne i są nośnikiem informacji znacznie bardziej opartym na emocjach, a nie na logicznym myśleniu. To znaczy na przykład w porównaniu do tekstu. Ze zdjęciem bardzo łatwo się zapoznać, tak? Wystarczy spojrzeć na nie i już z grubsza wiemy, co na tym zdjęciu jest. Jeżeli chodzi o tekst, to musimy oczywiście poświęcić trochę czasu na jego przeczytanie, a jak go czytamy, no to łatwiej wyłapiemy jakieś manipulacje, może zauważymy, że brakuje jakichś danych, faktów, albo po prostu będziemy uważali, że to, co czytamy, niekoniecznie jest prawdą i będziemy oczekiwali jakichś dodatkowych dowodów. Na przykład w postaci zdjęcia, bo myślę, że zdjęcia, chociaż owszem, w dzisiejszych czasach wiemy, że mogą być na różne sposoby zmanipulowane, to myślę, że często zanim dotrzemy do tego etapu, w którym nasz mózg podpowie nam, hej, może to zdjęcie nie jest prawdziwe, to myślę, że zdążymy już na nie zareagować emocjonalnie. I dlatego wydaje mi się, że manipulacje zdjęciami są w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo niebezpieczne, dlatego że jasne, każdy ma dzisiaj w kieszeni aparat fotograficzny w telefonie. Z drugiej strony manipulacje zdjęciami, edytowanie ich jest coraz łatwiejsze i coraz powszechniejsze. Jakby technologie są coraz łatwiej dostępne, które pozwalają na naprawdę mocne manipulowanie zdjęciami czy nawet nagraniami. I tych danych, tych informacji jest tak dużo, że w zasadzie cały czas jesteśmy otaczani obrazami, które mogą niekoniecznie być prawdziwe, a które mają wywołać w nas jakieś określone emocje, a niekoniecznie mamy czas na to, żeby weryfikować każdą rzecz, tak? Musimy po pierwsze być cały czas przygotowani na to, że ktoś może chcieć nas oszukać, a z drugiej strony, no fizycznie niemożliwe jest to, żebyśmy każde zdjęcie, które widzimy w internecie, sprawdzali, czy nie jest w jakiś sposób zmanipulowane. Glaube, Bilder haben einen sehr großen Wert in der Zwischenzeit. Also man merkt es ja einfach daran, dass die Social Media Plattformen teilweise schon fast rein auf Bildern basieren, oder was heißt fast, die basieren tatsächlich nur noch auf den Austausch auf Bildern und Kommentare dazu sind dann eigentlich nur noch Beiwerk. Und ja, Emotionen, ich meine, ich bin jetzt natürlich mehr Techniker als irgendwie so Medienpsychologe und ähnliches, aber ich denke schon, dass über die Bilder halt sehr schön Emotionen transportiert werden kann. Und das gerade, wenn es um also Gemeinschaftsbildung geht und wenn es um Unterhaltung und ähnliches geht, an Dingen teilhaben, dann ist Emotion da sicherlich auch ein großer Faktor. Myślę, że jakby wszyscy zgodzą się z tym, że zdjęcia mogą wpłynąć na historię, ale co więcej uważam, że zdjęcia mogą mieć coraz większy wpływ na historię, dlatego że po pierwsze robi się ich coraz więcej, po drugie trafiają do opinii publicznej coraz szybciej, praktycznie natychmiast w tym momencie, a po trzecie opinia publiczna myślę, że może mieć coraz, tak historycznie może mieć coraz większy wpływ na to, jak wygląda rzeczywistość. Jeżeli chodzi o jakieś przykłady, to wydaje mi się, że rzeczą, która mi bardzo mocno przychodzi do głowy są, nie chcę tak wskazywać może konkretnie zdjęć, ale chociaż wskażę i tak, ale mam na myśli zdjęcia z wojny w Wietnamie, dlatego że to był taki moment, w którym to, w jaki sposób media, fotografie i tak dalej przedstawiały wojnę w Wietnamie, było następnie bardzo mocno, po pierwsze, odbierane przez opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych, a po drugie wykorzystywane politycznie. Myślę, że wszyscy kojarzą takie fotografie jak zdjęcie dziewczynki poparzonej napalmem albo egzekucja jednego z żołnierzy Wietkongu. To są takie ikoniczne obrazy, które nie tylko ilustrują jakieś wydarzenia historyczne, ale też na tyle szybko trafiły do opinii publicznej, że potem wpłynęły na to, jak dalej historia się potoczyła. Ich meine, mit Fotos hat's ja nicht angefangen. Also Malerei war ja schon vorher da, Skizzen, schon bei den großen Schlachten sind nach den Soldaten dann die Zeichner gekommen und haben Abbildungen von diesen Schlachten und den Ergebnissen gemacht. Und das ist bei der Fotografie ja auch nicht anders. Also
Kriegsfotografie ist eine ganz eigenes Genre fast schon, aber auch die Mondlandung. Ich meine, was das man so von der Mondlandung in Erinnerung hat, das ist, glaube ich, auch ganz stark an diesen paar ikonischen Abbildungen geprägt, die es da gibt. Astronauten mit der amerikanischen Flagge auf dem Mond und das geht dann immer so weiter. Also zu ganz vielen Augenblicken in der Weltgeschichte gibt es auch immer wieder ein, zwei Fotos, die diese Augenblicke unheimlich gut einfangen. Myślę, że jeżeli mówimy o manipulowaniu obrazem, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to jest jakiś Photoshop, edycje zdjęć i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że tak naprawdę te bardziej niebezpieczne i powszechniejsze techniki, to są te, które tak naprawdę są prostsze i sprowadzają się do bardziej do manipulowania człowiekiem, a nie konkretnie manipulowania obrazem. Bo czasem wystarczy tak naprawdę odpowiednio przyciąć zdjęcie, odpowiednio je opisać albo wykorzystać w jakimś kontekście zdjęcie, które jest prawdziwe, a niekoniecznie fizycznie je przerabiać. Myślę, że to jest znacznie bardziej niebezpieczne, bo myślę, że taka czysto technologiczna, wirtualna przeróbka zdjęcia, tak? Dodanie czegoś, odjęcie czegoś i tak dalej, stworzenie jakiegoś obrazu, który nigdy nie miał miejsca, to jest coś, co łatwo odrzucić, bo wystarczy komuś powiedzieć, bo zobacz, to jest edytowane w Photoshopie. Jeżeli znajdziemy dowód, jeżeli pokażemy to, ej, zobacz, to tak naprawdę tak nie było, no to już po wszystkim, tak? A myślę, że zdjęcie przedstawione w kontekście, prawdziwe zdjęcie, zupełnie prawdziwe zdjęcie, ale przedstawione w nieprawdziwym kontekście, jako dowód na nieprawdziwą tezę, to jest coś, co może się ciągnąć latami, bo nie można tak łatwo powiedzieć, ej, tego nie było. To było, a tłumaczenie komuś, że to było, ale wcale nie znaczyło tego, co myślisz, że znaczyło, myślę, że jest znacznie trudniejsze. Więc myślę, że to jest ta bardziej niebezpieczna wersja manipulowania obrazem niż taka czysto techniczna, photoshopowa itd. Die einfachste Technik, um ein Foto in seiner Aussage zu verändern, ist, würde ich mal sagen, einfach das Beschneiden von einem Foto. Also ich kann dadurch, dass ich einen Bildausschnitt generiere, viel von einem Foto verändern, viel von der Aussage, die das Foto hat, umschieben. Und dann geht es weiter mit Ansätzen im klassischen Photoshop, Kopierfilter. Ich kann Objekte, die mir an einem Foto nicht gefallen, rausnehmen. Ich kann Objekte duplizieren, um es so erscheinen zu lassen, dass eine größere Masse vorhanden ist. Dann kommt als nächster Schritt, kommen dann die Montagen, wenn ich mehrere Fotos zusammenlege, um beispielsweise das Zusammentreffen von Personen wiederzugeben, die nie zusammengekommen sind. Ja, dann lege ich die halt einfach aus verschiedenen Fotos zusammen und das endet dann irgendwann mit den heutzutage ja berühmt-berüchtigten Deepfakes, in denen man dann mit künstlicher Intelligenz, mit Deep Learning Algorithmen die Fotos auch so ähnlich wie Montagen zusammenstellt, nur halt nicht mehr händisch, sondern computergestützt und auch nicht mal einfach ineinander kopieren, sondern dann tatsächlich auch noch entsprechend größenverzerrt angepasst, übergeblendet. Żyjemy w czasach, w których przed naszymi oczami codziennie w social media przewijają się setki zdjęć i w większości z nich pewnie nie zapamiętamy. Nie zapamiętamy nawet, kto je gdzieś tam wrzucił czy coś takiego, ale na wiele z nich zareagujemy na poziomie emocjonalnym i nawet jeżeli nie będziemy pamiętali, że konkretnie widzieliśmy takie zdjęcie, to w jakiś sposób wpłynie ono na nasz odbiór rzeczywistości, na osąd rzeczywistości. Myślę, że to jest istotne w każdej kategorii, w której tak naprawdę istotne jest zdania czy opinia grupy ludzi, opinia jest taka społeczna, tak? Bo opinia publiczna, o. Bo jeżeli wrzucimy jakieś, wykorzystamy jakieś zdjęcie, które jest zmanipulowane, to nawet jeżeli jedna na 100 osób, na jedną na 100 osób ta manipulacja w jakiś istotny sposób wpłynie, no to jeżeli zobaczy je kilka milionów ludzi, no to już jest istotna grupa ludzi, której opinię w jakiś sposób zmieniliśmy, tak? Myślę, że to najlepiej w cudzysłowie działa na dużą skalę, więc myślę, że powinniśmy być najbardziej wyczuleni w takich kategoriach jak marketing czy polityka, gdzie opinia dużej grupy ludzi, skala ma znaczenie i może wpłynąć na to, jaką władzę czy jakie pieniądze trafiają do różnych osób, którym może na tym zależeć. Das
ist ein unheimlich breites Feld. Also ich meine, ich kann jetzt irgendwie im privaten Umfeld einfach Unfug machen und Jux-Fotos erzeugen. Das haben vielleicht viele schon gemacht, die halt eben, was weiß ich, Photoshop oder ein ähnliches Programm zu Hause haben und einfach mal vielleicht auf ein ikonisches Foto von einem Bekannten den Kopf draufgesetzt oder so. Ja, ich meine, dann ist es einfach Unterhaltung. Wenn es kritischer wird, kommen wir halt dann in den Bereich, in den zum Beispiel politische Aussagen verändert werden. Also sei es zum einen, dass Personen ausgetauscht werden oder dass scheinbare Belege für irgendeinen politischen Missstand geschaffen werden. Und da sieht man dann auch tatsächlich die volle Bandbreite an Manipulationsarten. Also von ganz einfachen Ansätzen, bei dem das Foto selbst gar nicht manipuliert ist, sondern nur manipulativ eingesetzt wird, weil ich es einfach aus dem Kontext nehme. Das ist ganz verbreitet bei Desinformationskampagnen, bis hin zu halt dann tatsächlich Manipulation, Deepfakes, was deutlich seltener vorkommt als die einfach das aus dem Kontext reißen. Jeżeli chodzi o weryfikowanie zdjęć w internecie przez zwykłych ludzi, no to jest taka jedna rzecz, która jest dla mnie absolutnie podstawowa i którą według mnie każdy powinien wykorzystywać i z którą każdy powinien się zapoznać, i jest to wyszukiwanie za pomocą obrazu w sieci. To znaczy, tak jak możemy znaleźć jakieś zdjęcie w internecie, na przykład za pomocą Google, to za pomocą podobnych narzędzi możemy wyszukać kopię tego zdjęcia i dotrzeć do źródła, tak? Jeżeli mamy jakieś zdjęcie, co do którego prawdziwości czy kontekstu mamy jakąś wątpliwość, to w wyszukiwarce grafiki Google mamy taką opcję wyszukania za pomocą zdjęcia. I wtedy ładujemy to zdjęcie do wyszukiwarki, a Google nam podaje, gdzie to zdjęcie pojawiło się po raz pierwszy, pokazuje nam pierwotne źródło, pokazuje nam inne źródła, gdzie te zdjęcia się pojawiły, i za pomocą tego możemy na przykład trafić na jakiś artykuł, który przedstawia to zdjęcie w zupełnie innym kontekście i na przykład jest datowane wcześniej, albo jesteśmy w stanie zauważyć, że o, to zdjęcie, które rzekomo przedstawia jakieś współczesne wydarzenie, tak naprawdę zostało zrobione 3 czy 4 lata temu. Więc to jest absolutnie rzecz według mnie podstawowa. Bardzo łatwo jest również za pomocą tej wyszukiwarki znaleźć za pomocą jakiejś niewielkiej części zdjęcia, znaleźć szerszy kadr i zorientować się, że kontekst na przykład był zupełnie inny. Z drugiej strony jest też często tak, że zdjęcia, które są zmanipulowane, się powtarzają. To znaczy często jest tak, że jeżeli trafi do nas jakieś zdjęcie, co do którego mamy wątpliwości, uważamy, że może być zmanipulowane, to jest szansa, że trafiło ono też do dużej grupy ludzi i że ktoś wpadł na ten sam pomysł. Więc z reguły wtedy wystarczy tak naprawdę, że w wyszukiwarce opiszemy to zdjęcie. Hej, zdjęcie tej i tej osoby, która robi to i to. I jest duża szansa, że gdzieś w internecie ktoś już kiedyś to zweryfikował i znajdziemy jakieś konkretne informacje na temat tego, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda i tak dalej, i tak dalej. Tak samo, wydaje mi się, że to jest tak, że tak samo jak masa ludzi manipuluje treściami w internecie, manipuluje zdjęciami w internecie, tak samo jakby mamy ruch z drugiej strony, tak? Tak samo masa ludzi zajmuje się weryfikowaniem treści w internecie. Więc to są takie najprostsze rzeczy tak naprawdę. Zwykle niewprawnym okiem, jeżeli coś jest tak naprawdę dobrze zrobioną modyfikacją jakąś za pomocą Photoshopu czy czegoś takiego, to myślę, że jakby nie jest proste wychwycenie jej jakimś niewprawionym okiem, tak? Ale myślę, że takie wyszukiwanie że dużo, dużo praktyczniejsze i dużo częściej przydatne będzie dla nas takie wyszukiwanie, po pierwsze sprawdzanie, czy ktoś tego wcześniej nie zweryfikował, po drugie wsteczne wyszukiwanie za pomocą obrazu, dzięki czemu możemy dotrzeć do źródła zdjęcia i zobaczyć, gdzie ono zostało tak naprawdę umieszczone, co to jest za zdjęcie, o co w nim chodzi i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że to są proste rzeczy, ale mam wrażenie, że one jakby 90, to wymyślona przeze mnie statystyka, ale 99% spraw rozwiązują. Es kommt natürlich stark darauf an, welche Methode zur Manipulation eingesetzt worden ist. Also wenn ich ein Foto als Montage vorliegen habe, dann macht zum Beispiel so eine inverse Bildersuche durchaus Sinn. Man kann Glück haben und es kann sein, dass bei so einer Montage eins der beiden Fotos so dominant ist, dass dann die inverse Bildersuche ein Quellenfoto
noch findet. Und wenn ich dann eben das Foto habe, bei dem alles eins zu eins identisch ist, nur diese eine Person, die vielleicht auch gerade diesen großen Effekt in diesem Foto erzeugt, die ist da drauf nicht hingegangen, dann kann ich schon stutzig werden. Ja, und das ist halt wirklich so ein Werkzeug, das ist heutzutage jedem über die entsprechenden Internetdienste zur Verfügung gestellt. Und wenn es dann Richtung Objekte überdecken geht, dann muss ich mir ein Foto sehr genau anschauen, wenn ich nicht die entsprechende Software habe. Also es gibt Softwarelösungen, die können automatisch erkennen, ob Objekte mehrmals oder Ausschnitte mehrmals vorkommen. Ich kriege das aber auch mit dem bloßen Auge hin. Also manchmal sieht man das auch ganz gut in so Fotos, gibt es tatsächlich von der Mondlandung, gibt es da Fälschungen, die schön gemacht sind, da erkennt man es dann so ein Muster im Hintergrund des Mondstaubs. Es gibt Fotos von Menschenmassen, wo Schilder rausgelöscht worden sind. Da erkenne ich dann wiederkehrende Strukturen von Zuschauern, also sehr genau schauen. Und es wird halt immer komplizierter, je raffinierter die Fälschungen werden. Und wenn ich jetzt wirklich bei Deepfakes angekommen bin, kann ich Glück haben, dass das maschinelle Lernen, die künstliche Intelligenz, Fehler gemacht hat. Man kann auf Details schauen. Hat eine Person beispielsweise zwei unterschiedliche Ohrringe an? Hat ein Hemdkragen zwei verschiedene Knöpfe oder sowas in der Art? Oder hat er auf beiden Seiten Knöpfen? Das passiert. Manchmal werden auch zwei verschiedene Augen in so ein Bild reinkopiert. Übergänge vom Haaransatz zur Stirn und so, verschiedene Hauttönungen sind ein guter Indikator dafür, dass was reinkopiert worden ist. Also wie gesagt, es wird immer komplizierter, je aufwendiger die Fälschung wird.